Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, bracia i siostry, w tak licznym gronie, co mówi o waszej kapitalnej jedności między sobą. Nie tylko komunikacji, ale jedności między sobą. Jesteście jak wielka rodzina. I dlatego dzisiaj chcemy podkreślić tę rodzinność, ale bardziej podkreślimy właśnie przez te właśnie świętowanie, które jest przed nami. Przed niedzielą Zmartwychwstania i poniedziałek Wielkanocny. Dzisiaj chcemy poświęcić pokarmy na stół wielkanocny, ale po poświęceniu pomodlimy się także razem z wami, tutaj razem, za wszystkich, którzy poruszają się po drogach za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, by przez te dni mogli roztropnie i szczęśliwie podróżować, a zarazem i powrócić do swoich domów. Potrzebuje dnia. Ziemia potrzebuje deszczu, aby żyć. A my potrzebujemy właśnie zmartwychwstania. Gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, trudno nam by było dzisiaj zjednoczyć się w wierze i miłości, bo takiej wiary byśmy nie mieli. Jezus nas dzisiaj jednoczy i zaprasza, abyśmy właśnie w wierze przeżywali te największe święta, dzięki którym jesteśmy, wierzymy i tworzymy Kościół. Każdy z nas na swój sposób ten Kościół tworzy. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie za udział. Bardzo nam się podoba duża liczebność rzeczywiście na spotkaniach. Miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w tak dużym gronie. Należy by tutaj zaznaczyć, że ludzie, którzy spotykają się właśnie przy takich okolicznościach, gdzie mówi się o motocyklistach różne rzeczy, gdzie mówi się, że to czasami dawcy, diabły, różnie nas nazywają, a jednak okazuje się, że to ludzie wierzący, którzy mają wielkie serducha, potrafią się zjednoczyć w takim dniu i pomodlić nie tylko za siebie, za rodziny, ale za wszystkich zmotoryzowanych, którzy jeżdżą po naszych drogach. Przy okazji warto jeszcze podziękować grupie motocyklowej WFM ze Słupcy, która licznie nas również odwiedziła. Myślę, że za tydzień po świętach spotkamy się u nich jeszcze w dużo liczniejszym gronie, gdzie na co was oczywiście wszystkich zmotoryzowanych zapraszamy. I życzymy wszystkich zdrowych, spokojnych i przede wszystkim radosnych świąt Wielkiej Nocy. Tak jest. Dziękujemy.